Dziś 44. rocznica zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Uroczysta odprawa Wart przed grobem nieznanego żołnierza poprzedzona została przemarszem uczestniczących w niej pod oddziałów ulicami Warszawy. Kolumny wyruszyły spod pomnika barykady września 1939 roku, pomnika I Armii Wojska Polskiego, pomnika Braterstwa Broni i Belwederu na plac Zwycięstwa. Batalio generale, dowódca warszawskiego okręgu wojskowego generał Kuriata melduje pod oddziały Wojska Polskiego do uroczystej odprawy Warty z okazji 44. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem. Czołem żołnierze! Wieniec od narodu złożyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Wieńce złożyli także członkowie korpusu dyplomatycznego akredytowani w Warszawie. Cmentarz mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. Hołd 600 tysiącom żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli wyzwalając Polskę. Kwiaty złożyli przedstawiciele władz i społeczeństwa, a także delegacje przedstawicielstw dyplomatycznych krajów socjalistycznych.